Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie moi kochani 2 maja. We wtorek jestem Magda i to ja tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy. To jest nasz czas dla duszy. Dziękuję Wam kochani za wszystkie komentarze. Dziękuję za każdy ślad, który zostawicie pod filmem. Dziękuję za obejrzaną reklamę. Kochani, to ja o tej wdzięczności, bo ja ją kocham. Jak to kiedyś chyba na Facebooku mówię, powinniśmy mieć taką nazwę wdzięczni nianinie. Nie wiem, jak to dokładnie przerobić, ale może komuś się uda. Jak komuś się uda, to przeróbcie to i wstawcie od wdzięczności. Jak mamy ziemię, są ziemiani, ziemianie, wdzięcznianie. O, wdzięcznianie może. No właśnie, nie ma ziemianinie. Widzicie, no polska mowa, trudna mowa. Tym bardziej, że mi zawsze pod górkę było z polskim. Bardziej do matematyki, tak. Matematyka to była. To jest królowa nauk. No dobrze, kochani. Ale teraz o czym? To o wdzięczności, tak? Kiedy wdzięczny będziesz, więcej będziesz mieć. I ta wdzięczność nasza jest naszym motorem, słuchajcie, do działania, do zajęcia głowy tym, żeby nie była nie wiadomo gdzie. Wdzięczność za wszystko. Wdzięczność i bycie w tu i teraz. Wiecie, to jest taki chyba najprostszy przepis na ciasto na dobre życie. Tak, tak to można powiedzieć. Ciasto dobre życie to jest wdzięczność i bycie w tu i teraz. Myśli nasze potrafią nam zrobić takiego psikusa, że to jest po prostu... Wiecie, sama przeszłam kiedyś, właściwie 2 razy w życiu, raz przez potężną depresję. To pierwsza może taka potężna nie była jak ta druga, bo ta druga to prawie się źle skończyła, ale to wszystko nasza głowa. Oczywiście sytuacja wkoło mnie to wszystko spowodowała, ale gdyby moje myśli nie robiły mi wtedy, co robiły, gdybym posiadała tą wiedzę, którą posiadam teraz, nie zadziałoby się tak. Ale wiecie, z drugiej strony teraz tak myślę, ja musiałam przez to wszystko przejść, żeby być w tym miejscu, w którym jestem teraz. I wtedy tamten mój cały świat się zburzył. Nie był wcale tak piękny, jak jest ten. Także jeżeli komuś się teraz świat wali, to pozwólmy, żeby ten świat się zwalił. Z wdzięcznością i z miłością. Niech to coś puści. Miejcie nadzieję, że wali się dlatego, że idzie coś nowego. Że coś się musi skończyć, żeby coś mogło się rozpocząć. Wiecie, w momencie, kiedy jesteśmy, zabiera nas ta ruina, która się tam dzieje. Nie wiem, jak to. Jak to tornado, które przechodzi przez nasze życie, które nam tam wszystko niszczy, czego się nie dotkniemy, to wszystko jest zniszczone. To pomyślcie, że zaraz potem będzie szło coś naprawcze. Coś, co odmieni nasze życie. Czasami trzeba naprawdę doznać takiego szoku, żeby przebudzić się duchowo, sięgnąć dna, żeby nauczyć się, żeby zrozumieć, jaki jest sens tutaj na ziemi. Czasami naprawdę trzeba, bo kiedy życie nam podsuwa tak delikatnie, to my tego nie rozumiemy, ale kiedy naprawdę nam się wszystko na łeb zawali, to wtedy potrafimy, wtedy najczęściej zwracamy się do Boga. Boże, pomóż. Zobaczcie, jak coś dzieje się złego, to w większości tak powtarzamy, Panie Boże, albo dlaczego ja, albo pomóż. Ale jak dzieje się coś dobrego, to tak pięknie nie dziękujemy do Boga, nie? Panie Boże, dziękuję Ci, dziękuję. Kto ma tę wdzięczność w sobie, to ma, ale większość ludzi jeszcze na ziemi tak nie robi. Tak to, kochani, jest. Właśnie teraz patrzę, ja nie mam okularów i ja nie widzę, ile do Was mówię. No właśnie, już widzę. Tak to
to, kochani, z tą wdzięcznością jest, że często czujemy, wiecie co, to też nie wystarczy mówić, tylko trzeba czuć tą wdzięczność. Naprawdę. To jak za coś dziękujemy, to po prostu ja zawsze kładę ręce na serce i to wtedy mi pozwala podziękować. Wiecie co, wczoraj miałam przepiękną sesję. To może nie była sesja czytania kronik Akaszy, ale w otwartych sesjach, w otwartych kronikach Akaszy robiliśmy ustawienie heringerowskie, ustawienie systemowe. I wiecie, co się stało na końcu? Dusza, którą ustawialiśmy, dusza, którą pokochaliśmy, którą zauważyliśmy, ona przyszła i mi podziękowała. Wiecie co, to tak jak poczułam wdzięczność, ja ją w tej chwili jeszcze czuję. To było niesamowite po prostu. Pokazała mi się i podziękowała. Coś cudownego. Oj, przepraszam, bo ja to wiecie, wrażliwa jestem, nie? Nawet jak czytam komentarze. Ale to było coś przepięknego. To, co się zadziało wczoraj. Tak, kochani, ta wdzięczność. Właśnie o to chodzi, żeby czuć tą wdzięczność. Jak tego się nauczyć robić? Mamy w naszym życiu momenty, które wspominamy, które wzbudzały w nas wzruszenie. I to takie, aż gardło ściska, żołądek ściska. To jest to takie, nie wiem, te motyle w brzuchu, to jest takie coś niesamowite. To jest takie, że jak ściśnie gardło, to nawet nie wiemy, co powiedzieć. Staramy się przywoływać do siebie ten moment, żeby wprowadzić się w pole serca. To wtedy nasze serce czuje. I wtedy dziękujmy. Wtedy wyrażajmy swoją wdzięczność. Tak na co dzień, kiedy doświadczamy. I wiecie co? I wtedy się nauczymy czuć tej wdzięczności. I nawet podlewając kwiaty, będziemy czuć wdzięczność za to, że ten kwiat rośnie. Za wszystko. Wiecie, nawet można czuć wdzięczność za to, że możemy odkurzać własny dom. Czy nie własny? Jak nie własny, to nam pewnie za to płacą. Ale bo mamy odkurzacz. Nie musimy tych wszystkich poproszków zbierać na kolana. Nie wiem, czy pamiętacie, jak kiedyś się zbierało w przedszkolach. To teraz kłócamy i zbieramy wszystkie poproszki. I mieli 30 odkurzaczy. Tak to się działo. Ale czujmy wdzięczność. Dosłownie za wszystko można czuć wdzięczność. Tak, kochani. To czujemy tą wdzięczność. I wyrażamy tę wdzięczność. Wystarczy o niej pomyśleć. Tego nie trzeba na głos mówić. Myśl to jest energia. Energia, która jest odbierana od przez wszechświat. Nie bójmy się. Naprawdę nie bójmy się dziękować za wszystko. To co, kochani, karta na dzisiaj? Bo ja tu gadu. Widzicie? Słuchajcie. A dla wszystkich, którzy mi kibicowali, którzy, kochani, zdawali ze mną egzaminy. Chciałam wam powiedzieć, że zdałam. Chyba było 5 czy 4 etapy, już teraz nie pamiętam. Czytanie, pisanie, mówienie, rozumienie. No dobra, 5 ich było. Wszystkie wyniki pozytywne. Dziękuję, że tak pięknie trzymaliście kciuki. Tak, wczoraj około 12 dostałam wyniki. No trochę na nie czekałam, ale są. Co karty chcą nam powiedzieć? Co karty chcecie nam powiedzieć na dzisiaj? Co mamy wiedzieć? Jaki przekaz? Co to ma być? Co to karty ma być? Co chcecie nam powiedzieć? Czego mamy się dowiedzieć? Czego mamy się dowiedzieć? Piękna karta. Karta wojowniczka. Gdybyś się nie bał, to co byś zrobił? Wiecie co, to jest świetne pytanie w ogóle, nie? Gdybyś się nie bał, to co byś zrobił? Co byś zrobiła, gdybyś się nie bała? Wojowniczka. Gdybyś się nie bał, to co byś zrobił? Wojowniczka. No, gdzie jest ta wojowniczka? Dawać mi ją. Mam wojowniczkę. I co? Łyk kawki? Kto ma kawkę, ten pije.
Do zrobienia czego lub zmierzenia się z czym jesteś wzywany, co wymaga odwagi. Gdybyś się nie bał, to co byś zrobił? Życie życiem kierowanym sercem i duszą nie jest żeglugą po spokojnych wodach. Życie życiem kierowanym sercem i duszą wymaga odwagi, dzięki której jesteśmy w stanie przezwyciężyć lęk. W wielu przypadkach lęki strzegą wrót do naszych największych darów. Im więcej oporu odczuwamy wobec odpowiedzenia na wołanie duszy, tym bardziej jest to zapewne ważne dla rozwoju naszej duszy. Czasami lęk jest wskazówką, że zmierzamy w dobrym kierunku. Joanna d'Arc była znana ze swojej odwagi i słynnego zdania: nie boję się, urodziłam się po to, aby zrobić. Natomiast trzeba pamiętać, że odwaga nie jest możliwa bez lęku. Więc jeżeli czujesz lęk, potrzeba ci odwagi. A odwaga bierze się z serca. Możesz postrzegać swoje lęki jako okazję do rozwoju, a nie jako coś, czego jesteś zakładnikiem. Zatem jeżeli spojrzysz na swoje lęki w tym świetle, nawet jeżeli może się to okazać trudne, to zrozumiesz, że oznaczają one, że jesteś na dobrej ścieżce. Gdybyś się nie bał, to co byś zrobił? No właśnie, gdybyśmy się nie bali, to co byśmy zrobili? Pięknie opisany tutaj jest ten lęk, bo to tak właśnie jest. Ja zawsze też mówię, że jeżeli coś wywołuje w tobie jakieś obawy, jakieś lęki, to znaczy, że twoja dusza tego pragnie, a twoja głowa cię hamuje. Jeżeli chciałbyś coś zrobić, wiecie co, nieważne ile mamy lat, dusza, dla duszy czas się nie liczy. Wiecie, tak samo jak w kronikach Akaszy, gdzieś coś jest pokazane, czasami się tak zdarzy, że mamy to wyświetlone. I teraz jaki czas? Nie ma tam czasu. Też czasami coś tam pokażą mistrzowie, ale to czas nie istnieje dla duszy. Czasami może się coś wydarzyć jutro, a czasami może się wydarzyć za 3 lata. Ale energetyka Ziemi, te wibracje, które w tej chwili są na Ziemi, trzeba wiedzieć, że to, czego pragniemy i to, czego tak naprawdę pragniemy, to się naprawdę bardzo szybko realizuje. Gdzie jak ja patrzę na osoby, z którymi mam kontakt i na przykład przemiana tych ludzi, czasami to jest, ja kiedyś musiałam coś wizualizować, nie wiem jak długo, a teraz wystarczy, cyk, i jest zrobione. Po prostu sama zauważam, jak ta energia szybko działa. Czasami aż się boję głośno coś pomyśleć, bo ostatnio pomyślałam i to teraz się iści. I to jest po prostu niesamowite, wiecie? Naprawdę, o widzicie, boję się pomyśleć. No nie, ale staram się tą moją głowę przytrzymać, bo jak mi spadnie tyle szczęścia naraz na głowę, to nie wytrzymam. Także też dawkujcie emocje, nie? Bo jak sobie tak zapragniecie wszystkiego, to wtedy wam spadnie całe szczęście na głowę, to nie udźwigniecie. Ale wiecie co? Bo jeszcze wracając do tej bojowniczki, ten lęk, który wewnętrzny czujemy, ten hamulec, to prośmy anioły wtedy, bo jak jesteśmy z aniołami, to jest nam lżej. Naprawdę, bo wiemy, że nie jesteśmy w tym sami. Wiemy, że też ktoś uczestniczy w tym. Zobaczcie, to tak jak wyprawa do lasu. Też możemy czuć lęki jakieś. Ale jak będziemy szli z kimś, to już będzie raźniej. I my mamy anioły przy sobie, które możemy prosić, które nawet czekają na to, żebyśmy prosili, bo przecież jak one, jak siedzą cały czas przy nas, to się chłopaki nudzą, więc trzeba do nich tam od czasu do czasu pogadać, albo nawet i codziennie, dobrze by było. Ale też prosić te anioły, dawać im zadania. Moi aniołowie, róbcie to i to, proszę was, no. I one robią, one są chętne do pomocy, do pracy. Także kochani, jeżeli czujemy lęk, to znaczy, że czas to zrobić. Dziękuję wam za dzisiaj. Przytulam z całego serca. Wyślijcie mi znowu słońce, bo wczoraj nie było i dzisiaj znowu nie ma. Kto ma, ten niech wysyła. Trafiło mi się słońce na przepiękne tulipany w niedzielę, więc tu czuję ogromną wdzięczność. No dobrze. I co, kochani? Przytulam, ściskam z całego serca.
najmocniej jak potrafię. Dziękuję Wam, tym, którzy dotarli do końca. Ogromne przytulasy. Dziękuję, Magda.